Hej! Tu Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was naprawdę świetny przepis. Jest to przepis na takie serniczki z nerkowców. Ale nie są to takie zwykłe serniczki, ponieważ są to wyjątkowe i niezwykłe serniczki. Jest to deser idealny, by przygotować go na prezent dla kogoś wyjątkowego. Ja przygotowałam je dla mojego chłopaka i był to, wydaje mi się, strzał w dziesiątkę. Bardzo mu się spodobały, wyglądały przecudownie, więc polecam Wam serdecznie. Jeśli chcecie wywrzeć na kimś jakieś pozytywne wrażenie, może idziecie na jakąś imprezę, albo ktoś ma urodziny, imieniny lub na jakąś inną okazję, naprawdę jest to ekstra pomysł i wydaje mi się, że każdy docenia takie prezenty zrobione samodzielnie, tym bardziej jeśli wiadomo, że potrzeba było czasu do przygotowania, a tym bardziej jeśli ten prezent wymagał jakiegoś poświęcenia. Baza tych serniczków jest to spód żurawinowy z chrupkami kukurydzianymi. Następne warstwy to jest masa taka jakby sernikowa z nerkowców, którą ja zabarwiłam na różowo z proszkowanymi, liofilizowanymi jagodami acai i na zielono matchą, czyli zieloną herbatą japońską. Naprawdę połączenie tego różu i tej zieleni jest przepiękne. No czyż nie wyglądają one po prostu cudnie? Możecie je udekorować w dowolny sposób, zrobić serduszka, kwiatki, zależy dla kogo to robicie. Pomysłów na dekoracje jest multum. Uruchomcie swoją kreatywność i po prostu niech ten artyzm zostanie przelany na te słodycze. Wykonanie jest bardzo proste. Jeśli macie blender, z pewnością sobie poradzicie. Ja zrobiłam z tego przepisu mniejsze ciasto w kształcie serca i jeszcze babeczki. Możecie również użyć jakąś większą tortownicę i zrobić jedno duże ciasto lub na przykład kilka mniejszych lub tylko i wyłącznie jakieś babeczki i po prostu umieścić tą masę w foremkach na mafinki. Sposobów jest wiele, zależy co macie w swojej kuchni, możecie to wykorzystać. Więc jeśli chcecie zrobić dla kogoś wyjątkowego coś wyjątkowego, to jest przepis dla Was. Zapraszam Was do mojej kuchni i pokażę Wam jak to zrobić. Thank you.
Okej, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przepis się Wam spodobał. Jak widzicie, przepis jest naprawdę bardzo prosty, wymaga tylko zblendowania składników i z pewnością sobie z tym poradzicie. Dajcie mi znać, na jaką okazję wybraliście to ciasto, jeśli zamierzacie wypróbować. Koniecznie prześlijcie mi zdjęcia, umieśćcie je pod przepisem w komentarzach na moim blogu, odwiedźcie mnie na Facebooku, Instagramie, na wszystkich kontach społecznościowych i oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ będzie tu jeszcze więcej boskich przepisów, nie tylko na słodko, ale również na konkretnie. W końcu nazwa mojego bloga trochę zobowiązuje Savory or Sweet. Ale jeśli mnie znacie, dobrze wiecie, że uwielbiam robić słodycze i to jest mój konik. Ale obiecuję Wam, że konkrety pojawią się z pewnością i nawet następny przepis to będzie konkret. Cudowna sałatka, więc koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj, kliknijcie na dzwoneczek, by dostać powiadomienie, gdy się pojawią nowe przepisy. I widzimy się następnym razem. Przysyłam Wam masę buziaków, masę uścisków i do zobaczenia, pa pa!